dzisiejszym obchodzimy dziesięciolecie powstania Izby Komorniczej w Szczecinie, która powstała na skutek wyodrębnienia nowej jednostki administracyjnej, jaką był Sąd Apelacyjny. Okazja ta skłania do refleksji nad zastanowieniem się nad dalszą przyszłością zawodu komornika sądowego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, określenia jego statusu, jak również zastanawiania się, gdzie i w jakim kierunku powinien iść dalszy rozwój prawa egzekucyjnego. W moim skromnym odczuciu na dzień dzisiejszy ta formuła, która dzisiaj funkcjonuje, uległa daleko idącemu wyczerpaniu. Postępowanie egzekucyjne umiejscowione w kodeksie postępowania cywilnego w wielu aspektach nie zawiera przepisów proceduralnych i odwołuje się do części ogólnej kodeksu postępowania cywilnego. Skutkiem tego jest to, iż dynamika postępowania egzekucyjnego często ulega pewnemu zachwianiu, zaburzeniu na skutek czynności sądowych i zachowania równego prawa stron w tymże postępowaniu. Musimy sobie uświadomić, iż dynamika postępowania sądowego jest zupełnie inna od dynamiki postępowania egzekucyjnego, które musi być efektywne, co jest w moim mniemaniu bardzo zbliżone do pojęcia szybkiego. Należy się zastanowić, czy nie dojrzeliśmy już do sytuacji, w której należałoby podjąć daleko idące prace legislacyjne nad wyodrębnieniem prawa egzekucyjnego z kodeksu postępowania cywilnego, nadania mu dużo szerszego charakteru. Co więcej, w tejże ustawie można byłoby w sposób precyzyjny i jasny ustalić status komornika sądowego, określić jego pozycję w wymiarze sprawiedliwości, czy jest organem wymiaru sprawiedliwości, czy też jest organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości, zakreślenie funkcji, które są do zrealizowania przez organ egzekucyjny, jakim byłby komornik sądowy, określenie katalogu czynności nie tylko egzekucyjnych, ale także katalogu czynności nieegzekucyjnych, którym w dzisiejszym stanie prawnym jest bardzo, ale to bardzo wąski. A to, myślę, w moim skromnym odczuciu, pozwoliłoby na dalszy, bardzo dynamiczny rozwój tego zawodu. Proszę Państwa, dziesięciolecie Izby to także refleksja nad zmianami bezpośrednio, które zaszły w tym okresie czasu w samych kancelariach. Kancelarie, można powiedzieć, wyszły już z epoki maszyn do pisania, zaszła daleko idąca komputeryzacja, a za nią poszła daleko idąca informatyzacja. Dzisiaj komornik sądowy to wysoko wyspecjalizowany specjalista, można powiedzieć multiinstrumentalista, który jednocześnie musi być świetnym proceduralistą, ale z drugiej strony musi też, Szanowni Państwo, mieć olbrzymią wiedzę z zakresu prawa materialnego, albowiem za każdym razem, przy każdej sprawie styka się nie tylko i wyłącznie z prawem cywilnym, ale często jest to prawo wekslowe, jest to prawo spółek handlowych, częstokroć są to przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zatem komornik dzisiaj jest to, w moim skromnym odczuciu, kwintesencja świata prawniczego, bo osoba, która musi być wszechstronnie wykształcona, posiadać bardzo rozległą wiedzę, ale z drugiej strony także musimy, proszę Państwa, spojrzeć na aspekt czysto administracyjny, kancelarii, którą zarządza, czyli to jest osoba także, która musi mieć bardzo duże wiedzę z zakresu stosunków międzyludzkich, ażeby jego zespół bardzo skutecznie ze sobą współpracował. Co więcej, Szanowni Państwo, musimy też wziąć pod uwagę rzecz taką, iż kancelarie, które są dzisiaj zinformatyzowane, a tym samym komornik jako funkcjonariusz, jako osoba tym zarządzające, musi mieć bardzo daleką wiedzę informatyczną. I myślę, że przyszłość tego zawodu to jest informatyzacja, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz dalsze samodoskonalenie się we wszystkich aspektach prawa, które na dzień dzisiejszy nas dotykają.